Cześć, witajcie, jestem Szymon, witam Was na kanale Medok, a dzisiaj przychodzę do Was z tym, co wszyscy kochamy, czyli oczywiście komputery, a dokładnie nasz najnowszy, najsilniejszy model, czyli Madok MD 3600 Pro. Więc bez zbędnego przeciągania zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Czas na trochę specyfikacji. Sercem naszej jednostki jest AMD Ryzen 5 3600. Sześciordzeniowa jednostka wyposażona w 12 wątków. Umieszczona na płycie Gigabyte Aorus B450 Elite. Na naszej płycie również umieszczono piękne pamięci RAM od firmy Adata, a dokładnie model XPG Spectrix, czyli 16 GB pamięci o taktowaniu 3200 MHz z opóźnieniem CL16. Za przekazywanie obrazu w naszym komputerze odpowiada karta graficzna od firmy Gigabyte, a dokładnie model GTX 1660 Super w wersji OC, 6 GB pamięci GDDR6. Miejsca nadane mamy tutaj naprawdę sporo, bo aż 1 TB dysku SSD M2 od firmy NetApp. Prąd do naszego komputera dostarczany jest za pomocą zasilacza firmy Silentium PC, a dokładnie model Vero L3 500 W z certyfikatem 80 plus brąz. Całość została zamknięta w pięknie wyglądającej obudowie od firmy Silentium PC, dokładnie model Signum SG1XTG. Do naszego komputera oczywiście dostajemy zainstalowany system w wersji Windows 10 Home. Pierwszym tytułem, w którym przetestujemy sobie naszą bestię, będzie oczywiście Wiedźmin 3. Wszystko na ustawieniach Uber i oczywiście znajdujemy się w lokacji, jaką jest Nowigrad. No i tutaj bezproblemowo komputer uzyskuje ponad 60 fpsów, także mamy tutaj płynną rozgrywkę. Troszeczkę bardziej wymagająca lokalizacja, czyli las. Mamy tutaj bardzo wiele elementów, z którymi musi sobie poradzić nasza karta graficzna. No i komputer nie ma tutaj problemu, żeby utrzymać stałe ponad 60 fpsów. Kolejnym tytułem, w którym sobie przetestujemy nasz komputer, będzie oczywiście Metro Exodus. Klasyk, troszeczkę bardziej wymagający tytuł niż poprzedni. Minimalny FPS, jaki uzyskaliśmy, to 54, średni 69 i maksymalny to 89 klatek. Wszystko jest oczywiście na ustawieniach Ultra w rozdzielczości 1080p. Także naprawdę komputer dostaje tutaj mocne baty od gry, ale cały czas zapewnia nam płynną rozgrywkę. Kolejna gra to GTA 5, tutaj mamy ustawienia graficzne Ultra, a niektóre na bardzo wysokich. No i minimalny FPS, jaki uzyskaliśmy, to 55, średni FPS 175 i maksymalny 88, czyli bezproblemowo możemy cieszyć się płynną rozgrywką z zachowaniem najwyższych detali. No i kolejnym tytułem oczywiście będzie Fortnite. Udało mi się tutaj zgarnąć double killa, ale niestety tego nie nagraliśmy. Gramy na ustawieniach wysokich, z odległością widzenia daleką. Minimalny FPS, jaki uzyskaliśmy, to 105, średni 127 i maksymalny 142. No i nie mogło też zabraknąć tutaj totalnego klasyka, czyli Counter-Strike Global Offensive. FPS-y przetestujemy sobie na specjalnej mapie z warsztatu społeczności. No i zaraz przekonamy się, jakie możliwości osiąga nasz komputer w tym tytule. No i mamy już wyniki. Średni FPS, jaki uzyskał nasz komputer w tym tytule, to 308 klatek na sekundę na najwyższych możliwych ustawieniach graficznych. W dzisiejszym materiale to by było na tyle. W komentarzach dajcie nam znać, co sądzicie na temat naszej nowej konfiguracji. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Zapraszam Was też na nasze socjale, Instagrama, Facebooka, żeby być z nami na bieżąco, żeby śledzić aktualne promocje i żeby widzieć, co tutaj po prostu dzieje się w naszym madogowym świecie. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!